Już tradycyjne buongiorno, buongiorno, a raczej arrivederci, bo 50. Puchar Świata na trasie Saslong w Valgardenie to już historia. Historia, która dzisiaj tworzyła się na trasie zjazdu. To właśnie tą konkurencję mieliśmy oglądać tutaj z wielbłądzich garbów, a dokładnie z Camel Jumpa, czyli tego największego skoku na tej trasie, który no, jest, można powiedzieć, legendą. Te loty ponad 70-metrowe robią swoje, fajnie się to oglądało, ale przede wszystkim niesamowicie oglądało się tego, który tutaj dzisiaj zwyciężył. Wszystko wraca do normy, czyli ten wielki, ten największy, Axel Lund-Svindal, wygrywa i można mu mówicie, że dominuje rywalizację właśnie w zjeździe tutaj na Saslongu. Wygrywa ze swoim kolegą z reprezentacji Kjetilem Jansrudem aż o 59 setnych, a trzeciego Austriaka Maxa Franca wyprzedza o 85 setnych. Biorąc pod uwagę, że to jest zjazd i tutaj panowie potrafią się ciąć na dosłownie setki sekundy, no to Svindal pojechał wręcz kosmicznie. Kapitalny początek tego zjazdu, on jest znany z bardzo mocnych startów i to wykorzystał. Ten płaski odcinek, gdzie liczy się gliding, czyli ta umiejętność jazdy po płaskim, szukania prędkości, zrobił to świetnie. To samo Jansrud, ale no ta przewaga tutaj mówi sama za siebie. Norwegowie wracają. Wczoraj mówiliśmy o lekkim niepowodzeniu, o wielkim zdenerwowaniu Jansruda szczególnie. No i tutaj dzisiaj było widać, że determinacja tych dwóch zawodników od startu do mety była olbrzymia. Pojechali atakująco, pojechali agresywnie, pewnie, a przede wszystkim bezbłędnie. Trzeci Max Franz, który wygrał tutaj ten klasyk w Valgardenie rok temu. Wczoraj drugi w Supergigancie i naprawdę bardzo dobra forma tego zawodnika. Podium, każdy mógł to obstawić. Tutaj już nie było tak wielkich niespodzianek jak wczoraj, ale warto zwrócić uwagę na czwarte miejsce Szwajcara Kieliesa Rowlina, który jechał z odleglejszym numerem koło 30. I tutaj zachował naprawdę bardzo fajną linię, pojechał dobrze i broni tutaj honor Szwajcarów. Czemu mówię o Szwajcarów? Przecież do tej pory to Bad Voigt był liderem klasyfikacji generalnej, jeżeli chodzi o zjazdy. Dzisiaj Bet dopiero ósmy, albo aż ósmy, ze stratą ponad sekundy, więc proszę sobie wyobrazić, jak tutaj pojechał Svindal. Svindal tym samym wskakuje na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej w zjazdach. Wyprzedza, spycha z tego pierwszego miejsca właśnie Beta Foica. Na trzecim miejscu plasuje się Jansrud. Cóż, piękne zawody, piękne skoki tu na wielbłądzi garbach, bardzo dobra pogoda i fantastyczne dwa dni za nami na tej trasie, która no, robi respekt, budzi wielki podziw i sprawia naprawdę ogromne wrażenie. Cóż, te zawody dalej trwają, ten cykl południowego Tyrolu. Przenosimy się do Alta Badii, tam na Granlidzie slalom gigant, który jest też bardzo, bardzo popularny. No i równoległy slalom Prandelli, w którym będą ścigać się zawodnicy. To ważne w kontekście też tych zawodów, dlatego że zawodnicy walczą o puchar, o sławę tutaj południowego Tyrolu i wszystkie te cztery konkurencje będą się liczyć do tego, aby finalnie wygrać jakby taką edycję, powiedziałbym, jak mamy w pucharze czterech skoczni, tak samo tutaj w Valgardenie. W ubiegłym roku Jansrud wygrał, tam można naprawdę solidny zastrzyk gotówki dostać i dostać też drewniane popiersie, które będzie mówiło, że jest się tutaj herosem góry południowego Tyrolu. Także zapraszamy do następnych transmisji. Nas już tam nie będzie, ale będziemy śledzić to wszystko bacznie. Bardzo dziękujemy za wspólne ostatnie dwa dni. I cóż, arrivederci, Valgardena to już historia, a dzisiaj głównym bohaterem tej historii jest niesamowity wiking Axel Lund-Svindal. Kłaniam się nisko, Michał Okniański, NTN Snow and More.